Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcineczek: lampa akumulatorowa od Milwaukee. Dziś pokażę Wam system M12 i bardzo fajne rozwiązanie. Zobaczcie na niewielkie gabaryty, ale uwierzcie mi, że mimo tych małych gabarytów tutaj naprawdę brzmienie duża moc. 1000 lumenów, 3 tryby pracy, 1500 i 250 lumenów, co naprawdę bardzo fajnie możemy kontrolować nasze oświetlenie podczas różnych prac. Kilka zastosowań, jeżeli chodzi o montaż. Między innymi, jak widzicie, mamy od góry haczyk, taki haczyk, zobaczcie, no takie oko, co nie, gdzie możemy na przykład sobie ją powiesić, voilà, i obświetlać nasz teren, co nie. Lub na przykład mamy dwa mocne magnesy, które są od spodu, zobaczcie. I na przykład możemy tutaj sobie śmiało nasze magnesy montować, bardzo mocne magnesy. Kolejny temat to taki fajny hak, który tutaj się chwyta. Zobaczcie, chwyta tutaj dwoma palcami. Wyciągamy, o, na takiej sprężynie. O, zaraz Wam pokażę. Bliska. Jak to się fajnie składa automatycznie. I tutaj, jeżeli chodzi o naszą maksymalną szerokość, możemy na przykład zastosować tutaj jakieś belki. To mamy jakieś 37 mm. Czyli na przykład mamy jakąś deskę, jakąś kantóweczkę i możemy naszą lampeczkę zamontować na takiej kantóweczce, zobaczcie. Dzięki temu gdzieś tam w powietrzu montujemy i to się trzyma bez żadnego problemu. I jeszcze mamy taki rąb, zobaczcie, gdzie możemy tutaj zaczepić jakiegoś wkręta, gwoździa i cokolwiek żywnie chcemy. Oczywiście lampa może być tak, może być również pod takim kątem delikatnym, zobaczcie. Jak widzicie, a nawet możemy i tak jej używać. W tym momencie, jak sobie ją włączymy, no to będzie nam obświetlać jakieś tam małe stanowisko robocze. Więc tak naprawdę wybór należy do nas w tym momencie, jak chcemy ją ustawiać do oświetlania pracy, stanowiska roboczego i tak dalej. Od góry dwa włączniki intuicyjne, jest włącznik główny. Zobaczcie, mamy automatycznie, wyskakuje nam stan naładowania, jak w systemie M12. I mamy mod, gdzie tu mamy, zobaczcie, 3 tryby pracy, tak jak mówiłem. Po wyłączeniu zostaje ten sam tryb, który włączyliśmy na samym końcu. Czyli tak naprawdę, jak zostawimy, zobaczcie, najmocniejszy tryb i włączamy, i jest najmocniejszy tryb. Więc tak szczerze mówiąc, to wybór należy, tak jak my zostawimy, tak będzie. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, zobaczcie, przód cały ogumowany, dół ogumowany, mamy IP54 i odporność na upadki tam z 2 metrów, jak dobrze pamiętam, 5 diod, standardowo jakość TrueViv, czy jak to się nazywa po prostu w Milwaukee, jeżeli chodzi o temat oświetleniowy. Czasy na bateriach. Tutaj producent pisze na bateriach 6Ah, 1000 lumenów 4 godziny, 500 lumenów 9 godzin, 250 lumenów 19 godzin. No naprawdę spoko. O, odporność na wstrząsy, upadek nawet z wysokości 2,7 metra. I tutaj mamy 250 W. Około 1000 lumenów, co nie? To jest takie zastąpienie 250 W. Tyle w temacie. Jeżeli chodzi o koszt tej lampy, za chwilę Wam wyskoczy aktualizacja na dzień dzisiejszy, jakie ceny tam wyskakują na ale drogo. I ogólnie spoko lampeczka, naprawdę spoko lampeczka, jeżeli chodzi o oświetlenie Milwaukee, jest to naprawdę petarda. Dajcie znać, czy używacie, czy posiadacie, czy Waszym zdaniem dobry sprzęt, czy niedobry. I co?
zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć!